Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami marca. Są to kolejni ulubieńcy w 2017 roku i ja sama nie wierzę, jak ten czas szybko mi leci. Za chwilę mam maturę i nie powiem, bo się stresuję i nie chcę tego. W każdym razie, tak jak co miesiąc, podsumujemy sobie właśnie ubiegły miesiąc, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Tak jak zawsze zaczniemy od kolorówki i powiem Wam szczerze, że na kolorówce poprzestaniemy, ponieważ w tym miesiącu nie odkryłam kompletnie nic nowego, ani nic fajnego z pielęgnacji, co mogłabym Wam polecić, także w tym miesiącu będzie troszeczkę biednie, bo będzie tylko jedna rzecz, ale za to mega, mega fajna rzecz. Na pewno o nich słyszeliście, jeśli oglądacie YouTube'a, no a skoro mnie oglądacie, to chyba oglądacie YouTube'a, także powinniście kojarzyć ten produkt. Jest to płynna pomadka matowa z firmy Lovely, jest to seria K-Lips i ja mam odcień Milky Brown. Tak wygląda, mam go akurat na ustach, także możecie sobie zobaczyć, jak się prezentuje. Wygląda przepięknie. Co do jej trwałości, to jest naprawdę ok. Oczywiście jak będziecie jadły, piły, to wiadomo, że w jakimś tam stopniu ona Wam się zje, ale w sumie ona trzymała mi się jakoś 3 godzinki, także jak dla mnie to nie jest problem, a wygląda naprawdę bardzo fajnie. I co jest najważniejsze moim zdaniem, to nie wysusza ona aż tak bardzo ust, także jeśli macie problem z ustami, to Wam ją polecam, ale i tak polecam pod to nałożyć jakiś balsam ochronny, bo wtedy efekt jest po prostu ładniejszy na ustach. Także to by było tyle, jeśli chodzi o kosmetyczną stronę tego filmiku. Teraz pokażę Wam już rzeczy niekosmetyczne, które mi się spodobały w tym miesiącu i zaczniemy sobie od ubrań. Najpierw ogień pójdzie moja ulubiona kurtka, właściwie jest to bomberka, skórzana, przepiękna, czarna, zwykła bomberka z Zary. Powiem Wam szczerze, że od dłuższego czasu szukałam jakiejś fajnej takiej kurtki skórzanej, czarnej, bo ja po prostu uważam, że każda dziewczyna powinna mieć taką kurtkę w swojej szafie, bez względu na to, jaki ma styl, bo po prostu to pasuje do wszystkiego. Do t-shirtu, do sukienek, do spódniczek, do jeansów, do wszystkiego to pasuje i naprawdę wygląda super. Przez mega długi czas szukałam właśnie takiej idealnej kurtki, ale wszystkie, które były dostępne w sklepach, miały te takie tutaj zakładki, takie one były motocyklowe czy coś takiego, nie wiem, to się jakoś nazywa, i mi się to strasznie nie podoba, znaczy się na mnie mi się to nie podoba, bo po prostu wygląda to moim zdaniem dziwnie, a ja szukałam najzwyklejszej, najprostszej tutaj właśnie takiej kurtki, czy też bomberki, właśnie skończyło się na bomberce. Kiedy byłam we Wrocławiu, chyba właśnie zobaczyłam tą bomberkę w sklepie, no i postanowiłam, że zamówię ją sobie na stronie, ale to było też dosyć kłopotliwe, bo zamówiłam rozmiar, który mierzyłam w sklepie, okazał się potem być za duży, więc trzeba było odesłać tą przesyłkę i musiałam wziąć rozmiar mniejszy, także była akcja z tą kurtką niezła, ale jest naprawdę super. Jest minimalnie krótsza, ale wiecie, nie jest ona jakaś taka czy coś, po prostu jest troszeczkę krótsza niż zwykła kurtka. Noszę ją codziennie, uwielbiam ją i jest super. Kolejną i już zarazem ostatnią rzeczą ubraniową, którą w tym miesiącu sobie kupiłam, do której zbierałam się już od dłuższego czasu, będą to buty i są to Adidasy Superstary. I powiem Wam szczerze, że strasznie denerwują mnie te zwykłe białe albo zwykłe czarne superstary, ponieważ dosłownie co druga osoba na ulicy je ma i stwierdziłam, że bez sensu jest kupować takie buty. W ogóle wzbraniałam się od kupna tych butów przez chyba rok czy więcej, bo po prostu nie chciałam wyglądać tak jak każdy inny na ulicach. Teraz superstary stały się troszeczkę mniej modne, także stwierdziłam, że to jest chyba mój czas, żeby je kupić, a te podobały mi się już mega od dłuższego czasu. Są szare, jeszcze nigdy nie miałam szarych butów, także to był kolejny, wiecie, czynnik, który sprawił, że kupiłam te buty. Są naprawdę mega wygodne. Tutaj w ogóle są z takiej jakby pianki od środka wyściełane. Są tak wygodne, są tak mięciutkie. Teraz najlepsza kategoria, czyli jedzenie i picie. I w tym miesiącu po prostu miałam jakiś wielki szał na czekotubki karmelowe z Wedla. Takie, wiecie, w tych torebeczkach. Zuzia Wam może potwierdzić. Pozdrawiam Zuzia. Codziennie, po prostu codziennie po szkole chodziłyśmy do Rossmana po czekotubki i wtedy Marysia była zadowolona. Druga rzecz jedzeniowa będą to lody. Lody, które odkryłam w Lidlu. One są dostępne w Lidlu i są to takie lody na patyku sorbetowe. Są tak przepyszne. Nie wiem, jak gdzieś znajdę w ogóle, bo chyba zjadłam już wszystkie lody, to pokażę Wam na przebitce, bo nawet nie pamiętam, jaka to była firma. Ale moje ulubione smaki to jest truskawka. Lubię też brzoskwinie, ale są chyba najlepsze te egzotyczne. One nazywają się Exotic i one są chyba o smaku mango, marakuja, coś takiego. Są tak przepyszne, że wow, musicie koniecznie spróbować. W tym miesiącu, w tych ulubieńcach, w końcu polecę Wam jakiś serial, ale nie będzie to żaden nowy serial, tylko wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo stary serial. Jeśli jesteście właśnie mniej więcej w moim wieku, troszeczkę młodsi, troszeczkę starsi, to na bank pamiętacie serial, który leciał kiedyś na Zigzapie, potem chyba na Teletoon, nie wiem, jakoś tak się te kanały nazywały, Zoey 101. To jest serial mojego dzieciństwa, mojego życia.
przez długi okres czasu szukałam tego serialu na internecie, żeby były właśnie odcinki po polsku, nawet już mogły być po angielsku, ale nigdzie po prostu nie mogłam znaleźć takiej jakości, już nie mówię HD, ale po prostu w takiej, wiecie, że nie widać pikseli i że da się to jakoś oglądać. Nie mogłam tego znaleźć przez wiele lat, aż w końcu przypadkiem, totalnym przypadkiem znalazłam ten serial i zaczęłam go oglądać i po prostu aż mi się chce płakać na samą myśl, bo ja tak kocham ten serial. To jest niesamowity taki powrót do dzieciństwa i taki, wiecie, takie fajne emocje temu towarzyszą za każdym razem, jak oglądam te odcinki, bo pamiętam te odcinki, co jest najśmieszniejsze. Więc jeśli wy też byliście wielkimi fanami Zoey 101 i w sumie jesteście do teraz, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Co do muzyki, to w tym miesiącu mam wam do polecenia bardzo dużo piosenek, także już się zamykam i za chwilę je usłyszycie. Nobody gets too close. Baby, please, no promises, 'cause we won't keep our promises. Emotions, 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 love. I'm facing the bottle. Dalej mamy wydarzenie i bardzo ważne dla mnie wydarzenie miało miejsce 9 marca, ponieważ na moim kanale wybiła okrągła liczba 5000 subskrypcji i dla kogoś to może być bardzo mało, ale dla mnie, kiedy pomyślę, kurde, 5000 ludzi mnie ogląda, 5000 ludzi się zdeklarowało, żeby kliknąć ten przycisk czerwony subskrybuj i mnie oglądać. Nie wiem, czy kiedykolwiek wam wspominałam, ale takim moim pierwszym celem, jeśli chodzi o liczbę subskrypcji, było 500 subskrypcji, a zaraz po tym było 5000. Nie mam pojęcia, dlaczego 5000, po prostu ta liczba mi się tak podobała. I kurde, osiągnęliśmy to, także naprawdę dziękuję. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, chcę mi się kichnąć. No i drugie wydarzenie, które miało miejsce w tym miesiącu, było 12 marca i był to wyjazd do Wrocławia z Anetą i z Martą. Pozdrawiam. Działo się dużo. Naprawdę, tego dnia działo się mega dużo. I jeśli chcecie, to mogę na ten temat nagrać oddzielny jakiś story time i opowiedzieć wam po prostu o całym tym dniu, bo to, co się działo, to jest niemożliwe. Z tego mógłby powstać naprawdę niezły film. Taki, wiecie, pełnometrażowy. Naprawdę, kurde, jeśli chcecie, to dajcie mi znać jeszcze w komentarzu, to wam opowiem, bo wow. W każdym razie, tego dnia właśnie pojechałyśmy do Wrocławia na koncert Ich Troje. I tutaj wiele osób może takie, wiecie, być Ich Troje, co? Tak. Byłyśmy na koncercie Ich Troje, dlatego że jest to zespół naszego dzieciństwa, to było nasze marzenie od dzieciństwa i po prostu natrafiła się taka okazja, że a, grają sobie koncert we Wrocławiu, a, mamy 2 godziny pociągiem do Wrocławia, jedziemy. No i tak to mniej więcej wyglądało. Naprawdę dzień był super, marzenie z dzieciństwa spełnione, odhaczone. I mój ostatni ulubieniec będzie to kanał na YouTubie, kanał, który prowadzi Jade, wydaje mi się, że tak czyta się jej imię. Jeśli jesteście fanami Justina, hej Justin, to na pewno kojarzycie, jak był on około 2 lata temu na Bora Bora chyba, z pewną dziewczyną, modelką, youtuberką, to właśnie jest to ona. W ogóle przypadkowo trafiłam na jej kanał w tym miesiącu, zaczęłam ją oglądać. Generalnie ona prowadzi kanał taki typowo makijażowy, gdzie pokazuje swoje rutyny makijażowe, gdzie pokazuje generalnie jakieś tutoriale, także jeśli się interesujecie makijażem albo po prostu lubicie oglądać, jak ktoś się maluje, to jest ja, to właśnie polecam wam jej kanał, bo naprawdę dziewczyna jest mega profesjonalna i jest przepiękna. Poza tym ma przesłodką córeczkę, która jest taka malutka fasolka, naprawdę. Także polecam też wejść na jej Instagrama, bo tam ma dużo, dużo zdjęć z tą córeczką. Także jeśli jeszcze nie znacie, to w opisie macie oczywiście wszystkie linki do generalnie rzeczy, o których wam mówiłam w tych ulubieńcach, tak jak zawsze. No i słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszych ulubieńców. Mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to poproszę o dużego kciuka w górę, bo to jest naprawdę taka, wiecie, niby mała rzecz, a naprawdę motywuje, także jeśli wam się spodobało, to poproszę o kciuka.
łapka w górę. Tak samo, jeśli tego jeszcze nie robicie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Na dole taki duży czerwony przycisk subskrybuj. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo. Pa! Czy ktoś mi może powiedzieć, co ja miałam przez cały czas we włosach? Okej.